Cześć Jarosy, przychodzę do Was z filmem, który zapoczątkuje serię Fryzjer w autobusie. I to jest pierwszy odcinek z tej właśnie serii. I już pisaliśmy o tej serii właśnie. I to nie chodzi o to, że będą jakieś usługi fryzjerskie w autobusie, tylko chodzi o różne historie z komunikacji miejskiej, związane z moim zawodem, ale nie tylko. Przede wszystkim powiem, dlaczego tak bardzo nienawidzę tej komunikacji miejskiej, którą tak naprawdę można by było polubić, i to nawet bardzo, ale przez pewne czynniki, szczególnie związane z ludźmi, nie da się. Przynajmniej ja nie potrafię. Dajcie mi znać, jak u Was jest z komunikacją miejską, no ale ja od razu Wam powiem, że jej nienawidzę. A dlaczego? Jeśli jesteście ciekawi pierwszego odcinka z tej serii, to zapraszam do oglądania. Stety, niestety, jako dziecko byłem wożony do szkoły, czy wożony, jeździłem autobusem. Co mnie trochę wkurzało, bo jako dziecko, wiecie, byłem trochę zazdrosny, że niektórzy z moich kolegów czy koleżanek są wożeni autami do szkoły. To było super. Przy jakimś tam małym szczęściu, jak się udało, to ktoś z nich mnie podwiózł też albo podjechał po mnie i to wtedy było po prostu wybawienie. Ja się czułem, wiecie, tak super, że nie muszę jechać tym autobusem. No ale trzeba było wtedy się przyzwyczaić do takiej sytuacji, jaka jest. No i jakoś tam mi się udało, chociaż nie powiem, że było to fajne. Tak jak powiedziałem przed chwilą, gdyby pewne sytuacje się zmieniły, szczególnie związane z ludźmi, to tą komunikację miejską dałoby się lubić, ponieważ nie stoisz za często w korku, możesz poznać fajnych ludzi, możesz, ale nie musisz, no właśnie. No i wiecie, można by tak wymieniać bez końca. Mówiąc o komunikacji miejskiej, mam na myśli tramwaje, pociągi i takie różne inne rzeczy, ale wiadomo, że najczęściej jeździ się autobusem, bo nie we wszystkich miastach są tramwaje i w ogóle. No od kiedy mieszkam w Warszawie, są te tramwaje, więc tak samo ich nienawidzę jak autobusów. Chociaż nie tak samo, autobusów jednak bardziej. Ale przejdę do rzeczy, dlaczego tak bardzo ich nienawidzę. Po pierwsze, puszka sardynek. Słuchajcie, wchodzicie do tego autobusu, wszyscy stoją tak, w ogóle twarze przyglądają, do szyby w ogóle. To jest po prostu, ja tego nienawidzę. Ja w ogóle mam coś takiego, że chciałbym kupić sobie takie kółko z prądem, które jest na 2 metry do przodu, tak wiecie, dookoła mnie, że nikt nie zakłóca mojej przestrzeni osobistej. Nienawidzę, jak mnóstwo obcych ludzi tak jest wokół mnie, tak blisko i się ocierają. Może to jest jakieś dziwne, ale no nienawidzę tego. To jest takie, jeszcze właśnie w autobusie, gdzie są różne te osoby i to jest takie I przechodzę od razu do drugiego punktu, dlaczego nienawidzę komunikacji miejskiej i to jest właśnie ta duchota, że wchodzicie, pełno tych ludzi, jest duszno, ja nie mogę oddychać, wiecie, mdleją tam, sapią, nad uchem ci jakieś babki. Mamy za chwilę umrzeć. To jest po prostu straszne, tego tak nienawidzę, po prostu nienawidzę tego, to jest obrzydliwe, obleśne. Duszę się, czuję się jak taka, wiecie, sardyna, naprawdę, to jest straszne, straszne. Te dwa punkty są ze sobą bardzo mocno powiązane. Ale z tymi dwoma punktami jest jeszcze powiązany trzeci punkt, dla którego nienawidzę komunikacji miejskiej. I jest to po prostu brak higieny osobistej u naprawdę ogromnej ilości ludzi. I tu nie chodzi o to, żeby być ładnie ubranym, czy ładnie uczesanym. Tu chodzi po prostu o to, żeby się myć, ogólnie swoje myć cielsko, ogólnie myć zęby czy włosy. Bo jeśli na przykład są jakieś osoby niższe ode mnie, albo ja stoję nad tymi siedzeniami i ktoś na przykład siedzi, to ja czuję zapach łoju. Ale to takiego łoju nie, że ktoś ma nieświeżą głowę, czy sobie jechał chwilę, czy siedział z tą głową 2 dni czy 3 dni. Nie, to jest taki łój, mam wrażenie, miesięczny. Te włosy są tak sklejone i tak mokre, że ja mam wrażenie, że ten łój cieknie tym ludziom po twarzy. I to naprawdę jest taki smród tego łoju, taki... takie naprawdę. I to nie chodzi o to, że jestem jakiś delikatny, wrażliwy, bo ogólnie naprawdę uwierzcie mi, że nie jestem. Pracuję z ludźmi, więc naprawdę aż tak wrażliwy nie jestem. Ale ten smród tego łoju albo smród po prostu zbudzi ludzi. I to wiecie, jak jesteście tą sardyną właśnie, taką ściśniętą w tym autobusie, no to czujecie te oddechy takie i czujecie po prostu zapach śmierci. To jest zapach śmierci, słuchajcie, fuj. Ja tam się po prostu duszę, nienawidzę tego. Jak już jesteśmy przy tych brudacach i śmierdzielach, którzy się nie myją, o siebie nie dbają, to niestety, ale wkurzają mnie bezdomni. Rozwali się taki śmierdziel na całym siedzeniu. Ja rozumiem, że ich życie było różnie jakby zapoczątkowane, z różnych powodów są tu, a nie gdzie indziej. Ale kurde, są różne przytułki dla bezdomnych, tylko tam trzeba się myć, trzeba pracować i nie wolno chlać. Więc oni wybierają właśnie to pierwsze, czyli bycie bezdomnym najczęściej i to jest straszne. To jest, słuchajcie, straszne. Taki delikwent sobie jeszcze jeździ za darmo, tą komunikacją miejską, a ja za nią muszę płacić. A on sobie idzie za darmo. To jest po prostu...
Wiem, że teraz może tutaj niektórzy się oburzą i mają jakieś inne na ten temat, nie wiem, zdanie, ale mnie to po prostu wkurwia. Naprawdę. I to jest śmierdzące, wkurzające i straszne. I potem ja siadam na tym siedzeniu i ja nie wiem, co ja tam dostanę. Czy czymś się zaraża, czy jakieś pluskwy tam są, czy inne rzeczy. Ostatnio w ogóle pojawiło się bardzo dużo artykułów na temat komunikacji miejskiej i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo zauważcie, że rzadko siedzenia, te tapicerki, jakby tych siedzeń, nie wiem, obicie, tak to nazwę chyba, obicie siedzeń, nie jest takie nigdy jednokolorowe i takie, wiecie, gładkie. Najczęściej to są takie kolory, które nie rzucają się w oczy, a przynajmniej brud się nie rzuca na nie w oczy. Słuchajcie, ostatnio się wczytałem w takie rzeczy, to jest tak zrobione psychologicznie, marketingowo, w ogóle wszystko, że to jest masakra. Tam jest taki syf. Już moja przyjaciółka jedna ma obsesję, że jak wchodzi do autobusu, to tak się brzydzi wszystkiego dotykać. Zawsze ona mnie wkurzała. Chociaż z drugiej strony się nie dziwię, bo zastanówcie się, jak złapiecie tej takiej rączki metalowej w autobusie, jakie to jest tłuste. Ile osób to dotykało. To jest... Nie chcę pomyśleć nawet. Jak jadę autobusem i widzę tych ludzi, którzy dubią w nosie i jedzą te baby, to jest po prostu... Ej, masz coś do mnie? Nie wiem, a potem oni się trzymają tej rączki. Albo się drapią po kroczu, albo po tyłku. I potem łapią te rączki. I potem ja też łapię te rączki, bo wchodzę do autobusu i muszę się przytrzymać. Staram się o tym nie myśleć. Ale zawsze mam przy sobie ten żel taki, wiecie, antybakteryjny, bo chociaż to tak gówno daje, gówno daje właśnie ta rączka w autobusie. Ale cóż, obrzydliwe. To jest kolejny punkt, dlaczego tego nienawidzę. Piąty punkt to jest tak zwana przeze mnie patologia starsza. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że starsi ludzie albo ci w średnim wieku, ale najczęściej ci starsi wymagają od młodzieży jakiegoś wychowania, jakiejś klasy, zachowania, kultury. A sami do cholery jej nie mają. Zachowują się jak po prostu jakieś buraki. Słuchajcie, ile razy była taka sytuacja, że ja byłem w takim szoku, że masakra. Pierwsza taka sytuacja, która mi się przypomina, jedę sobie z autobusem, który był totalnie, no totalnie, prawie cały pusty. Może było w nim 5 osób. I ja sobie siedziałem przy oknie, przed takim, wiecie, po czwórnym siedzeniu. Podchodzi do mnie taki starszy pan. Teraz tak, gdyby on powiedział, słuchaj chłopcze, tu mi jest wygodniej, łatwiej, coś jakoś by zagadał. Ja bym go puścił w to miejsce, nie miałbym żadnego problemu, bo naprawdę, gdzieś tam może w głowie bym pomyślał sobie, o Jezus, bo jestem szczery, tak, bym pomyślał sobie, o Jezus, ale bym go puścił, on by nawet tego o Jezu mojego nie zobaczył. Ale, jak podchodzi do mnie taki stary dziad i zrobi mi tak, tak mocno mnie palcem szturał, puść mnie tu. No to moja przekorna natura od razu uwalnia potęgę mojej agresji i mówi, że słucham, z jakiej niby racji. No puść mnie tu, to jest moje miejsce. A ja tak po prostu patrzę. Twoje miejsce? A to jest jakaś rezerwacja, czy coś do cholery? No masakra. Albo takie starsze panie w ogóle. Co za bezczelna, młodzież mnie nawet nie puści. Naprawdę, słuchajcie, jak ja jadę tą komunikacją miejską i ja siadam na siedzeniu, to ja się staram nie rozglądać po ludziach. Mnie nie interesują za bardzo ludzie i to się dzieje wokół mnie. Ja się skupiam na tym, co ja mam zrobić, albo słucham muzyki i naprawdę, ja się nie rozglądam przez całe 20 minut, czy weszła jakaś dzika danka i ona chce usiąść, czy nie. No nie obchodzi mnie to. I ja naprawdę czasami nie widzę. I potem słyszę komentarze, na przykład, bo widzę jakieś już tam, wiecie, po ustach i po twarzach, że coś jest nie tak i to dotyczy mnie, więc wyciszam muzykę i słyszę: taka młodzież mnie wychowana, tak. Masakra. I w tym samym przechodzimy do punktu szóstego, czyli patologia młodsza, średnia. I często jakby z piwskami jadą, to piwsko chleją, żłobią te browary, śmierdzi tym chmielem po prostu. Biją się, wyzywają się, jakieś agresje są. I ja naprawdę nie czuję się bezpiecznie czasami w takim autobusie. I to wszystko połączone z brudem, ze smrodem, z bezdomnymi, z jakimiś patologiami, z tymi babkami. No to wszystko razem to jest dla mnie jakaś katastrofa. Jak ja jedę na autobus, to jest tutaj szału, naprawdę, uwierzcie mi. Kolejny punkt, czyli siódmy, to jest ogólnie związany bardziej z moim zawodem. I to są po prostu straszne fryzury. Ogólnie już jestem wyłączony na takie rzeczy, przynajmniej w jakimś stopniu. Ale no nie ukrywam, że jak widzę jakieś straszne fryzury, takie naprawdę źle zrobione, już nawet nie chodzi o jakiś guz, że to jest po prostu dziwne. Nie, to nawet jest nawet. Nawet jest ciekawe zobaczyć coś takiego innego. Ale jak ja widzę coś źle zrobione, czyli takie ombre, czyli łeb wsadzone do jakiegoś wiatra, że jest, wiecie, czarne kreska i żółte spalone kudły, jak pióra jakiejś starej kury, no to jest po prostu ból. Ból istnienia, ból duszy, ból artyzmu, ból wszystkiego. Tak, uwierzcie mi, tak. Albo te kalafiory natapirowane.
I tak, obiecuję wam, tak jak mówiłem, będzie seria filmów paparazzi, czyli będę polował na takie fryzury, robił zdjęcia z ukrycia, oczywiście bez twarzy, żeby nikogo nie urazić, no i powiem wam po prostu w tych filmach, czego nie nosić, albo czego nie nosić, żeby nie być na zdjęciu, albo właśnie, co nosić, żeby być na zdjęciu. Ósmy punkt, i to jest w ogóle bardzo związane z komunikacją miejską, ale nie tylko, ale wszechobecna znieczulica. Słuchajcie, byłem świadkiem znieczulicy wiele razy i to na moim własnym jakby przykładzie. Kiedyś, jak złamałem pierwszy raz nogę ponad 10 lat temu, to przewróciłem się w kałuże, leżałem w tej kałuży po prostu. Przechodziło przez 40 minut, słuchajcie, wokół mnie dużo osób, ale ja miałem tak tą nogę jakoś dziwnie złamaną, tak potwornie mnie to bolało, że nie byłem w stanie myśleć, nie byłem w stanie wyciągnąć telefonu, zadzwonić, naprawdę. Nikt mi nie pomógł, nawet nikt nie zapytał, co mi jest. Wiecie, kto mi pomógł? Wstyd się przyznać. Żule. Dwa żule bliźniacy przyszli, wzięli swoje kartony, bo deszcz padał, posadzili mnie na suchych kartonach. Dlatego ja do tych żuli czasami mam taki trochę sentyment, bo... Sentymenty. Wiem, że różnie w jej życiu bywało, ale to było straszne, słuchajcie. Ja leżałem 40 minut w kałuży. I tacy, wiecie, ludzie przychodzili obok mnie do kościółka, bo tam niedaleko był kościół. I wielcy katolicy, bracia, siostry, myślicie, że mi pomogli? Leżałem i gniłem w tej kałuży, słuchajcie, jeszcze kamieniami mnie rzucali, jakby mogli chyba. Pewnie myśleli, że jakiś spół leży, coś takiego. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. Ale o tym też zrobię serię, o tej znieczulicy. No, dajcie mi znać, czy chcecie serię o znieczulicy, bo znam mnóstwo historii a propos tej znieczulicy. I nie tylko dotyczącej mnie jakby. Nie tylko dotyczących historii mojej osoby, ale ogólnie innych i takich różnych. I to jest w ogóle niebezpieczne, warto reagować. Pomyślcie sobie, zawsze wy możecie być na miejscu tej osoby, która potrzebuje pomocy. Więc warto reagować, jak widzimy, że komuś dzieje się krzywda. Naprawdę, warto o tym pomyśleć. Dziewiąty punkt, który nienawidzę. Komunikacji miejskiej to taki ogólny zlepek tego wszystkiego, czyli taki brud, syf, kiła i mogiła. Po prostu wszystko jest takie... Wszystko jest denerwujące. Ci ludzie, to wszystko jest tak brudno, śmierdząco. Jeszcze chcesz otworzyć okno i te babki nie, nie, nie. Wiesz, ja się duszę, już oty lecą. Nie, bo zimno, bo przeto, a zamknij to okno. Shut the fuck up, motherfucker. Czasami te babki mnie tak denerwują. No i dziesiąty punkt, podsumowując to wszystko, to jest po prostu brak komfortu. Brak komfortu higieny, brak komfortu psychiki, brak komfortu po prostu jakiejś higieny, brak komfortu w ogóle bycia, życia tam wszystkiego. Nienawidzę. Chcę mieć już po prostu karierę i Stefana szofera. Ja tak zawsze się śmieję z moimi znajomymi, że zawsze będę miał jakiegoś szofera Stefana. Po prostu tylko wiecie, dzwonicie, Stefan przyjedź po mnie o tej godzinie i jadę tam. I to by było naprawdę super. I wiem, że tak będzie, bo ja wierzę w swoje marzenia i uwierzcie mi, od kiedy marzę, czyli od zawsze, kiedy się urodziłem po prostu i już miałem taką świadomość rozwiniętą, to wszystkie moje marzenia się spełniają. Czasami trochę później, czasami trochę szybciej, czasami trochę wolniej, czasami w ciut inny sposób niż chciałem, ale jednak to jest to, ale się spełniają, bo ja wierzę, bo ja działam, żeby je wszystkie spełnić. I wiem, że będę miał tego cholernego szofera Stefana, a jak nie znajdę Stefana, to nie wiem, to będę mówić na niego Stefan i tyle, albo nie wiem, coś wymyślę. Ale komunikacji miejskiej nienawidzę. No. Podsumowując te wszystkie 10 punktów. Wiem, że wiele osób teraz uważa, że przesadzam. O Boże, jakie delikatne. O Boże, jakie to. Ale szczerze, mam to gdzieś. To jest moje zdanie. Ja nikogo do takiego zdania nie zmuszam. I ludzie powinni to uszanować. Ja naprawdę nie jestem jakimś fanatykiem, ani jakąś osobą z sekty. I nie mam zamiaru namawiać ludzi do mojego myślenia. Ja po prostu się dzielę z ludźmi moim myśleniem i co ja odczuwam. Wiem, że ludzie mają prawo sobie pomyśleć to, owo i tamto i stamto, ale naprawdę mi to nie obchodzi. Gdybym ja się przyjmował zdaniem innych, to by mnie nie było tu, gdzie jestem, a moim zdaniem, w moim jakby życiu, i tak już jestem daleko, bo biorąc pod uwagę to, co przeżyłem i to, co ludzie o mnie mówili, to, co mi robili i w ogóle, to powinien po prostu już nie żyć, ale żyję i mam się dobrze. Więc dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie, jak wy odnosicie się do komunikacji miejskiej, czy ją lubicie, czy nie, albo jakie są jej plusy, jakie minusy. Tak, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. No i jeśli odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku już za parę dni, za tydzień, za kilka tygodni i tak dalej, bo raczej szybko mi się z tego YouTube'a nie pozbędziecie, ani ja sam też z niego szybko nie ucieknę. Cześć!